Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na odcinek cyklu Zadanie z kapelusza poziom rozszerzony. Bawimy się dalej, zobaczymy, co nam się uda wylosować w tym odcinku. Jakie zadanie, z jakiego działu? Zobaczymy zaraz, przekonamy się. Trygonometria, zapraszam. Rozwiąż równanie. Kosinus 2x dodać sinus 6x równa się 0, jeśli x należy do przedziału obustronnie domkniętego od minus pi drugich do pi. Mamy rozwiązać takie równanie trygonometryczne. Można powiedzieć, takie równanie to jest taki pewniak maturalny na poziomie rozszerzonym. Tylko jakiego typu ono będzie, no to już zależy. Popatrz, pierwsza sprawa to jest taka, patrzymy sobie na to równanie i mamy tak, tu kosinusa, tu sinusa. Tu argument 2x, tu argument 6x. No do niczego. Poplątanie z pomieszaniem. Mogłoby tutaj Ci się skojarzyć od razu, że był taki wzór na przykład na dodawanie sinusów albo na dodawanie kosinusów. No ale żeby go zastosować, to ja nie mogę mieć bałaganu, ja nie mogę mieć tu kosinus, a tu sinus, nie? W związku z czym zamienimy sobie naszego kosinusa na sinusa i będzie to sinus pi drugich minus 2x. Resztę przepisuję bez zmian. To jest takie uniwersalna taka zamiana, popatrz, bo tu jest wzór redukcyjny, 90 stopni. Przy 90 stopniach pamiętasz, że funkcja sinus przechodzi na kosinus. Dlatego w taki oto sposób bardzo sprytny można właśnie, stosując ten wzór redukcyjny, można zawsze z kosinusa zrobić sinus, albo z sinusa kosinus, albo z tangensa kotangens, albo z kotangensa tangens. No i teraz popatrz, pasowałoby wykorzystać wzór na dodawanie sinusów. Przypomnijmy sobie ten wzór, czyli sinus alfa dodać sinus beta, to się równa 2 sinus i tu mamy alfa dodać beta przez 2 razy kosinus, alfa odjąć beta przez 2. Czyli to jest oto wzór z tablic, jeżeli go nie pamiętasz, to możesz skorzystać, bo są przecież tablice dostępne na maturze. Dobra, no to stosujemy ten wzór tutaj w tym przykładzie, czyli piszemy tak, 2 sinus i teraz uwaga, to jest moje całe alfa, a to jest moje beta, czyli muszę się dostosować do tego, prawda? Czyli będzie alfa dodać beta, czyli piszemy pi drugich minus 2x dodać 6x przez 2, taki jest argument, razy kosinus, kreska ułamkowa i teraz będziemy odejmować, czyli alfa, czyli pi drugich minus 2x odjąć beta, czyli odjąć 6x przez 2 i to się równa 0. No dobrze, mogę w sumie obustronnie podzielić przez 2, bo ta dwójka z przodu to w ogóle mi tutaj nie jest potrzebna. Czyli zapiszmy sobie sinus, kreska ułamkowa i będę miała tak pi drugich, dodać 4x przez 2 razy kosinus i tu będę miała pi drugich, odjąć 8x przez 2 i to się równa 0. Myślę, że może fajnie byłoby to podzielić przez 2, czyli zapiszemy sobie tak sinus, w nawiasie będę miała pi czwartych, dodać 2x razy kosinus i tu będę miała pi czwartych, odjąć 4x i to się równa 0. No i teraz tak. Tu jest iloczyn i my wiemy, kiedy z iloczynu wyjdzie 0. Wtedy, kiedy albo pierwszy czynnik jest zerem, więc ja to przyrównam do zera, albo drugi czynnik, czyli ten nasz kosinus z pi czwartych minus 4x będzie zerem. Albo ten czynnik, albo ten. Tutaj pasuje sobie przypomnieć, kiedy to funkcja sinus osiąga wartość równą 0. Czyli jakie to mamy te miejsca zerowe, bym powiedziała, tej naszej funkcji. Oczywiście standardowo mówimy sinus x, no ale nasza funkcja tu ma inny argument. Czyli ja przepiszę pi czwartych, dodać 2x, to się równa i teraz przypomnijmy sobie, jak to było. Sinus był równy 0 dla zera i później co pi już leciało. Czyli zapisywało się to 0 plus k pi, gdzie oczywiście k należy do zbioru liczb całkowitych. No to teraz tutaj przepisuję pi czwartych minus 4x równa się i teraz kiedy to funkcja kosinus wynosiła 0? No ona wynosiła dla pi drugich i później co pi już leci? Czyli piszemy pi drugich plus k pi, gdzie k należy do zbioru liczb całkowitych. Już leci co pi, dlatego dajemy to właśnie k pi. Gdyby leciało co 2 pi, no to byłoby 2 k pi, ale w przypadku miejsc zerowych to się
cały czas leci co pi, prawda? No bo tych miejsc zerowych jest nieskończenie wiele oczywiście. No i ja teraz muszę stąd wydębić tego x-a, czyli zrobię tak, 2x to się równa, to przerzucę, będę miała minus pi czwartych dodać k pi i to podzielę przez 2, czyli x to się równa minus pi ósmych dodać 1 druga k pi. Oczywiście, gdzie k należy do całkowitych. Teraz tutaj zrobię, postąpię tak samo, czyli minus 4x to się równa, tylko będę miała tak, pi drugich, odjąć pi czwartych. No to to jest akurat pi czwartych, dodać k pi. Teraz podzielę obustronnie przez minus 4, no bo ja mam tego x-a, prawda, z tego, wyrugać z tego równania, prawda. No więc będę miała minus pi 16, jak podzielę przez minus 4, to mi wychodzi minus pi 16, minus 1/4 k pi, a w takiej pozycji zapiszę. I popatrz, co nam tu wyszło. Wyszło nam, że mamy dwie rodziny rozwiązań tego równania. Jedna rodzina jest taka, druga rodzina jest taka. No ale taka odpowiedź nie będzie, dlatego że ja mam podany tutaj właśnie taki warunek. Mam podane, że moje x należy, jak widzisz, do przedziału od minus pi drugich do pi. Czyli ja teraz muszę podstawiać za k liczby całkowite i zobaczyć, które to będą się mieściły w tym przedziale. No i ile ich będzie. W sumie możemy sobie to już zapisywać po kolei, prawda? Ja to może gwiazdeczkami będę oznaczała, żeby sobie sprawdzać. Możemy to robić w głowie, możemy to zapisywać. Ja proponuję zawsze zaczynać od k równego 0 i później iść w jedną stronę i w drugą stronę. Czyli jak za k podstawię 0, to będę miała minus pi ósmych. No tak się składa, że minus pi ósmych jak najbardziej tutaj pasuje, prawda? No więc okej, napiszę sobie taki ptaszek, że jest dobrze. Dobra, na razie zajmiemy się tylko tą rodziną. Teraz za k podstawiam jedynkę, czyli będę miała tak, minus pi ósmych dodać 1/2 pi, czyli pi drugich. Wspólny mianownik oczywiście muszę zrobić tutaj, no to zrobię i wychodzi mi 3/8 pi. Tak się składa, że jest ok, bo 3/8 pi mieści się, prawda? No więc lecę dalej, czyli minus pi ósmych przepisuję, dodać. Teraz za k podstawiam dwójkę. Idę cały czas w tą stronę, prawda? Na prawo, czyli 1/2 razy 2, no to jest 1, czyli będę miała pi. Znowu tutaj możemy albo wspólny mianownik, albo w sumie szybciej będziemy mieć pi odjąć pi ósmych, to będzie 7/8 pi. Zgadza się. No pewnie tutaj już przypuszczasz, że następne już nie będzie się zgadzało, ale jeżeli na przykład nie jesteś pewien, to zawsze sobie możesz sprawdzić. Czyli teraz gdybym ja za k podstawiła sobie 3, to będę miała 3/2 pi. No i teraz tutaj wspólny mianownik, czyli razy 4, to będę miała 12/8 pi, czyli wychodzi mi 11/8 pi, co przeważa pi, czyli niestety to już nie pójdzie. Dobra? Jak zauważysz, że to nie pójdzie w głowie, to nie musisz tego pisać w ogóle. Niektórzy od razu piszą x należy. Tylko ja teraz tłumacząc chcę wszystko tak opisać ładnie. Dobra, szliśmy w tą stronę, czyli tu już nie bierzemy większych k, no ale jeszcze musimy w drugą stronę. Czyli jeżeli k było byłoby równe minus 1, to będę miała minus pi ósmych i tu będę miała minus pi drugich. No to teraz będę miała minus pi ósmych, wspólny mianownik, minus 4 pi ósmych, czyli będę miała minus 5/8 pi. No to minus 5/8 pi, to musimy się zastanowić, jakie to jest w stosunku do minus pi drugich. No, minus pi drugich to jest minus 4/8 pi, a tu jest jeszcze mniejsza liczba, czyli niestety to nie pójdzie. Okazuje się, że mamy to rozwiązanie, to rozwiązanie, to rozwiązanie. Dalej już nie musimy sprawdzać. Przechodzimy do kolejnej rodziny. Ja to będę dalej gwiazdeczkami odznaczała. Czyli znowu zaczynamy od k równego 0, czyli mamy minus pi 16. No zgadza się jak najbardziej w tym przedziale, jest ok. Teraz k równe 1 bierzemy, czyli minus pi 16 minus pi czwartych. Wspólny mianownik zrobimy, czyli tu będziemy mieć 4 pi przez 16, czyli będziemy mieć minus 5/16 pi. No tak się składa, że minus 5/16 pi mieści się, prawda, w tym tutaj, no bo tu mamy minus 6, moglibyśmy na przykład 6 napisać 12, ale tu akurat nie, mamy, mamy mianownik 16, więc fajnie by było na 16, czyli minus 8/16 pi, no nie? No czyli widać, że to się jeszcze mieści, no jakkolwiek widać, nie? To w zależności od tego, jak na ułamkach sobie radzisz. Dobra?
No to bierzemy sobie minus pi 16, teraz za k podstawimy sobie dwójkę, czyli będę miała minus 2 czwarte, czyli minus 1 druga, czyli pi drugich. No i teraz mamy minus pi 16, może już widzisz, ale ja rozpisuję 8 pi przez 16, czyli minus 9 szesnastych pi. No tu widzimy, że jest mniejsza liczba, to już nawet było od razu widać, że to jest liczba mniejsza od minus pi drugich, no a tak miało być, więc to już odpada, no nie? Dobra, no to teraz idziemy sobie, brałam k równe 2, no to k równe 3 już nie muszę, teraz muszę wziąć k równe minus 1, czyli minus pi szesnastych i teraz będę miała jak minus 1, to będę miała plus pi czwartych. OK, czyli minus pi 16, dodać 4 pi przez 16, to jest 3 16 pi. No jak najbardziej, to już nie musimy tłumaczyć, widać. No to teraz dalej, minus pi 16, wezmę minus dwójkę teraz, czyli będę miała plus pi drugich, czyli minus pi 16, dodać 8 pi przez 16, to jest 7 szesnastych pi. No 7 szesnastych pi, tak, to też się mieści. Dalej, minus pi szesnastych. Dochodzę do momentu, dopóki się już nie zmieści, prawda? I teraz za k postawiam minus trójkę. To będę miała plus 3 czwarte pi. Czyli to się równa. Minus pi szesnastych. Dodać i tutaj rozszerzam razy 4, czyli będę miała 12 pi przez 16. To się równa 11 szesnastych pi. No, mieści się jeszcze. No to dalej lecę. Minus pi 16. I teraz za k podstawiam minus czwórkę, czyli będę miała plus pi. To widać już, że tu będziemy mieć po prostu 15 szesnastych pi. I myślę, że widzisz, że to już będzie końcowe. Ale jeżeli byś tego nie widział, no to zawsze sobie możemy jeszcze policzyć i podstawić sobie za k minus piątkę. Czyli będę miała 5 czwartych pi, żeby się tak przekonać o tym, chociaż myślę, że większość z Was widzi. Rozszerzam razy 4, to mam 20 pi przez 16, czyli wychodzi mi 19 szesnastych pi, a to niestety już jest za dużo. Czyli ja podkreślam, które mi tutaj wyszły. Wyszło mi też dobre to i to mi dobre wyszło. I to, i to, i to, i to. Czyli dosyć dużo tych rozwiązań jest. Zapiszemy je. Czyli tak, weźmy sobie, po kolei będę zapisywała, minus pi ósmych, 3 ósme pi, 7 ósmych pi, dalej mamy minus pi szesnastych, dalej mamy minus 5 szesnastych pi, dalej mamy 3 szesnaste pi, dalej 7 szesnastych pi, 11 szesnastych pi i widzimy, że mamy 15 szesnastych pi. Tutaj tak rozpisywałam, ale jeżeli widzisz zależność tutaj, o ile skacze, prawda, tutaj, no to można byłoby do tego oczywiście szybciej podejść, no bo mamy 3 szesnaste, to jak do licznika dodam 4, to będę miała 7 szesnaste, dodam 4, to będę miała 11 szesnaste, do licznika dodam 4, mam 15 szesnaste, więc wiesz, jeżeli dasz radę szybciej, super, natomiast ja oczywiście tłumacząc, no to chciałam wszystko tak wypisać, a nawet dla tych osób, które po prostu tak szybko może nie liczą, a poza tym nawet się przekonają, że nie, to już jest za nisko albo to już jest za wysoko. Tak więc mamy tyle rozwiązań tego właśnie równania w takim przedziale. Mam nadzieję, że zadanie wylosowane z tego oto kapelusza sprawi, że jeszcze chętniej będziesz uczył się matematyki, że stanie się ona dla Ciebie jeszcze bardziej jasna i zrozumiała. Zachęcam Cię serdecznie do tego, żeby korzystać z wszystkich filmów, które mam dostępne na moim kanale, a ponadto, gdyby było to dla Ciebie za mało, zapraszam na moją stronę internetową aikamat.pl, gdzie możesz skorzystać z oferty moich kursów online. One są zarówno dla uczniów uczących się matematyki na poziomie podstawowym, jak i dla tych, co się uczą matematyki na poziomie rozszerzonym, również mam ofertę dla studentów. Dlatego zapraszam bardzo serdecznie do nauki ze mną matematyki online.